Dzień dobry, Monika Przeworska, Instytut Gospodarki Rolnej. Szanowni Państwo, o rolnictwie warto rozmawiać, szczególnie w kontekście produkcji zwierzęcej. Dlatego bardzo miło mi powitać mojego gościa, pana Lecha Kołakowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Ministrze, przez wiele miesięcy no niestety albo stety spadła na Pana duża odpowiedzialność, bo przy pracy w Ministerstwie Rolnictwa nadzorował Pan pracę no jednego z fundamentalnie istotnych departamentów, czyli Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Myślę, że z perspektywy Polski bardzo no, kluczowego departamentu, bo jednak odpowiedzialnego za to, w jaki sposób wygląda cała produkcja zwierzęca w Polsce. No i pierwszy Pytanie: Czy pan upatruje w ogóle szansy na dalszy rozwój produkcji zwierzęcej w Polsce, czy jednak, jak chcieliby to unijni biurokraci widzieć, że czas zamykać? Panie redaktor, szanowni państwo, hodowla, chów zwierząt jest dzisiaj podstawowym zadaniem decydującym o sile polskiej wsi, o ekonomii, ekonomice gospodarstwa. To hodowla ma gwarantować bezpieczeństwo ekonomiczne. I tu chcę powiedzieć, że Departament określa bardzo ważne zadania. Tu mam na myśli przestrzeganie przepisów, naszych przepisów unijnych, polskich, ale też nasze przepisy spełniają wymogi izraelskie i amerykańskie, stąd nasze mięsa mogą być eksportowane. Praktycznie na wszystkie kontynenty, na cały świat. I tu dochodzimy chyba do clou, bo z jednej strony e, trzeba przyznać, że my byliśmy tym, podczas szczególnie pandemii koronawirusa, my byliśmy tym krajem, który faktycznie no, był bezpieczny żywnościowo, nadal jesteśmy. Tylko pytanie, jak z tym, tą, z tym mięsem, które produkujemy, e, a które jest teraz szczególnie istotne ze względu na tą nadprodukcję i nadpodaż e, zbóż, które mamy na rynku, jak to zrobić? Jak w ogóle wygląda sam proces? E, od mięsa, które produkujemy w wrześniu, czy pozyskujemy w wrześniu, po to samo mięso, tudzież jakąś kiełbasę, czy inny wyrób mięsny, gdzieś za granicą. Czy to jest łatwy proces, jeżeli mówimy o, o rynkach trzecich, bo jakby Unia Europejska, no to rządzi się swoimi prawami. Szanowni Państwo, no każde państwo ma swoją specyfikę, szerokość geograficzną, klimat. Polski klimat sprzyja oczywiście hodowli roślin. Ale też hodowli zwierząt. I tu musimy powiedzieć, że jesteśmy silnym państwem hodującym, produkującym dużo naszych mięs i mającym szanse rozwojowe. Tu mam na myśli w szczególności drób. I w produkcji drobiu w ilości 4,5 miliona ton jesteśmy liderem Unii Europejskiej. Po Chinach praktycznie jesteśmy kluczowym producentem na świecie. Połowa mięsa drobiowego spożywana jest na rynkach wewnętrznych, ale połowa jest eksportowana. I to myślę też warto uzupełnić. Drób w rozumieniu broiler kurczak, czy jednak mm, ogólnie? Szerzej. Kura, gęś, kaczka. Mówi się drób grzebiący drób pływający. W każdym razie w drobie jesteśmy rzeczywiście potentatem, ale należy też rozwijać dalej hodowlę drobiu, aby umacniać naszą produkcję, nasze przewagi nad innymi konkurentami. сынами Państwami, które mm -hmm. też wchodzą w rynki światowe. I właśnie tu pojawia się pewne zagrożenie, bo jesteśmy potentatem, ale okazuje się, że no, Unia Europejska podjęła taką, a nie inną decyzję. Kontyngenty i e, cła zostały zdjęte, jeżeli chodzi o wywóz na terytorium Unii Europejskiej e, drobiu z Ukrainy, która również jest ogromnym potentatem. I pytanie, e, co zrobić, co powinniśmy jako kraj myślący perspektywicznie zrobić, żeby jednak jak najwięcej tego naszego drobiu wyeksportować poza Unię Europejską, bo niestety, ale nadchodzące miesiące, jeżeli nie lata, no będą trudne z utrzymaniem pewnie tych europejskich rynków? Tak i tutaj tą szansą, tą alternatywą są rynki na innych szerokościach geograficznych. I tu musimy mówić o kilku strefach. Tutaj mam na myśli Bliski Wschód, Zatokę Perską, ale przede wszystkim Azję Południowo-Wschodnią. Tutaj szereg państw jest zainteresowanych importem polskich mięs. I tu mam na myśli Drobiu, mam na myśli mięso wołowe, jak również wieprzowe. Są to bardzo konkurencyjne rynki. Polscy dostawcy mogą sprzedać o 30 nawet 50% drożej mięsa do Azji na Daleki Wschód niż na rynkach europejskich. Chcę powiedzieć, że w roku ubiegłym, w roku 2022, wyeksportowano polskiej żywności na kwotę 47,5 miliardów euro. Z tym, że 85% tego eksportu do państw Unii Europejskiej, ale kolejne podpisywane umowy, porozumienia z odbiorcami na Dalekim Wschodzie wskazują, że to jest bardzo perspektywiczny rynek dla Polski, dla polskich hodowców. I jeszcze raz chcę podkreślić drób, mięso wołowe, mięso wieprzowe. Generalnie, w ogóle hodowla zwierząt jest polską specjalnością, tą produkcję należy intensyfikować, zwiększać, aby utrwalać naszą, naszą pozycję. Tym Panie bardziej... Mistrzu, bardzo ciekawe co Pan mówi, bo z jednej strony jak patrzymy na no, to co dzieje się w Unii Europejskiej, to niestety, ale mam wrażenie, że zmierzamy ku właśnie ekstensyfikacji produkcji i takiego podejścia Mniej, spokojniej, Unia Europejska nie potrzebuje tej ilości żywności, po co skupiać się na, na eksporcie tego mięsa za granicę. I czasem mam wrażenie, że polityka prowadzona przez Unię Europejską trochę niejako wtłacza nas w taki mechanizm, podobnie jak w przypadku gazu, czyli najpierw się rozbrójmy, w ogóle wygaśmy u siebie produkcję, nie rozwijajmy w przypadku gazu żadnych kopalnych źródeł energii, nie inwestujmy w inne źródła właśnie energii, a Później mamy duży problem. Czy tak nie będzie, jeżeli to, chodzi o żywność? Tą konsekwencją obecnej polityki Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, będzie ograniczenie hodowli zwierząt. I rolnictwo Europy Zachodniej będzie tracić swoje przewagi. Europa zawsze była eksporterem żywności, dobrej żywności, ale tak jak projektowane są rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, między innymi dotyczącego Zielonego Ładu i ograniczającego na przykład zużycie pestycydów o połowę w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Tu chcę podać dla przykładu w państwach Beneluxu zużywa się 11 kg czystego składnika pestycydów, natomiast w Polsce 2,2. I ograniczenie w obu tych przypadkach o połowę będzie stanowić, że w państwach Beneluxu będzie to 5,5 kg, a w Polsce 1,1. Nigdy tego To jest bardzo niesprawiedliwe. Nie do takiej Unii wstępowaliśmy, żeby w Polsce zabić produkcję roślinną i zwierzęcą. To może fatalnie taka polityka się skończyć dla całej Unii Europejskiej. Polski rząd, reset rolnictwa odrzuca takie wykonanie przepisów rozporządzeń unijnych. Rolą naszego państwa, naszego rządu jest wspieranie polskiego rolnictwa, dawanie szans naszemu rolnictwu. My musimy intensyfikować hodowlę roślin, uprawę hodowlę roślin, ale również musimy stale rozwijać chów zwierząt. To chów zwierząt ma dać nam przewagi nad konkurencyjnymi rynkami i szansę. I tu chcę powiedzieć, że powinniśmy podejmować działania instytucjonalne. Tutaj będą podejmowane w resorcie rolnictwa, Konkretne działania, które mają wzmocnić hodowlę zwierząt, i tu jednak muszę wyliczyć: bydło, bydło mleczne, bydło mięsne, świnie i cała sfera drobiu. To właśnie huf hodowla ma być szansą polskiego rolnictwa. Przyznam, że polskie mięsa o bardzo wysokich walorach smakowych, spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa, przepisów żywnościowych, mogą trafić na bardzo wiele rynków. Coraz więcej jest promocji, spotkań naszych przedstawicieli w Azji Wschodniej, i tam właśnie wchodzimy, wyrażam taką nadzieję, na trwale wchodzimy na rynki mięsne tych państw. Z tym, że tam też są, panie redaktorze, szanowni państwo, wymagania muszą to być cykliczne dostawy. Co tydzień, co miesiąc, ileś tysięcy ton musi stale być zapewniony na tych rynkach, aby zapewnić. To mięsa stare dla tego konsumenta, klienta wietnamskiego czy, czy, czy Indonezji, Filipin, Korei Południowej, Japonii. To są znakomite dla nas rynki. Jest to szansa dla naszego rolnictwa. Czyli na chwilę obecną jesteśmy na takim etapie, bo faktycznie w ubiegłym roku chyba po raz pierwszy usłyszeliśmy o, o tych działaniach, które podejmuje Pan, jeżeli chodzi o Wietnam i Koreę. Pamiętam te wyjazdy nawet z parlamentarną grupą, tak. czyli z m.in. z Panem posłem Bejdą. Spotykaliście się Panowie i rozmawialiście o tym właśnie perspektywicznym, długofalowo dla nas rynku zbytu. Teraz słyszymy dobre informacje, że porozumienie zostało. Było zawarte, dotyczące właśnie wynegocjowania świadectw weterynaryjnych, co powinno być to kolejnym ja etapem, co nam Między ministerstwami rolnictwa Polski i Wietnamu utworzone zostały grupy robocze i kilka dni temu zakończyło się posiedzenie drugiej grupy roboczej, naszych ministerstw w Warszawie. Osiągnęliśmy porozumienie w najbliższym czasie Uzyskane zostały zatwierdzone wzory świadectw weterynaryjnych, będzie eksport z Polski do Wietnamu, gęsi i kaczki, a w najbliższym też czasie dopięte zostanie świadectwo weterynaryjne na eksport polskiej wołowiny. Jest to wielka szansa dla polskiego rolnictwa. To jest rynek Wietnamu, to jest rynek 100 milionów ludności, i tam będziemy mogli eksportować naprawdę bardzo duże ilości naszych mięs. Poza tym, też w wyniku prac grupy roboczej Ministerstw Polski i Wietnamu, będzie wykonany w najbliższym czasie audyt związany z borówką. Będzie przygotowany raport, i myślę, że od września będzie można eksportować z Polski borówkę do Wietnamu. Borówkę, która naprawdę bardzo poszukiwana jest na wielu rynkach światowych, a Polska ma bardzo silną pozycję w produkcji borówki. Także otwieranie rynków Azji Wschodniej w kilku państwach daje szansę wsparcia, wzmocnienia polskiego rolnictwa, rolnictwa intensywnego z hodowlą. Bardzo przełożył się Pan jakby i zaangażował właśnie w ten konkretny region i faktycznie ogromna praca została wykonana. Pytanie... Czy nie ma pan minister takiego wrażenia, że mimo wszystko sytuacja obecnie wygląda w ten sposób, że jeżeli nie mamy człowieka zaangażowanego, który faktycznie stara się spinać to, to niestety, ale taka dyplomacja handlowa w naszym państwie niestety leży. Dlatego, że no niestety, ale jak patrzymy na to, to faktycznie tym producentom czy mniejszym firmom bardzo ciężko jest często odnaleźć się na zagranicznych rynkach, dlatego że no niestety no mamy sobie jakieś tam przedstawicielstwa, ale czy te atasady jakby działają wystarczająco dobrze? Czy to przypadkiem nie jest tak, że jak ministerstwo popchnie niemalże kolanem i wskaże palcem, to wtedy faktycznie tam coś się dzieje, a bez takiej interwencji to ciężko taką zwrotkę, że ten rynek potrzebuje jakiegoś surowca? Szanowni Państwo, tym impulsem decydującym o sukcesach na rynkach innych państw jest wizyta na przykład prezydenta Polski, premiera, ministra, no przynajmniej wiceministra, tu mówimy o resorcie rolnictwa i ranga przedstawiciela rządu pokazuje w tym państwie, do którego kierujemy się, jaką wagę zwracamy, w naszych relacjach z tym państwem i chęć eksportu. Jeżeli to jest jedynie poziom ambasadora, to dla niego odpowiednikiem w resorcie rolnictwa tego państwa jest dyrektor departamentu. I jeżeli nie ma inicjatywy przedstawiciela polskiego rządu, no przynajmniej w randze wiceministra, to ta sprawa dla tamtego państwa nie jest tak istotna. I tutaj potrzebne są cykliczne wizyty i praktycznie. W każdym państwie, do którego chcemy eksportować naszą żywność, to przynajmniej raz w roku powinna odbyć się wizyta przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa, ale również przynajmniej raz w roku należy poprosić przedstawiciela tego państwa zagranicznego do Polski, pokazać walory naszej żywności i zapewne w wyniku tych wizyt, podpisywania protokołów, dokumentów, dojdzie do eksportu. Ja chcę też bardzo podziękować naszym organizacjom, branżom mięsnym za ich zaangażowanie, uczestnictwo w targach. Kowrowi chcę podziękować za organizowanie wielu targów, promocji. Jest to bardzo potrzebne. Kilkukrotnie też uczestniczyłem na takich wydarzeniach, które naprawdę pomagają, bo jeżeli, na przykład, w Ho Chi Minh, zwanym kiedyś Saigonem. Jest zorganizowana wielka konferencja prasowa, przychodzi kilkudziesięciu dziennikarzy, następuje degustacja poszczególnych gatunków mięsa w potrawach, ale również spotkanie z biznesem zaopatrującym ich rynki żywnościowe. Ukazują się artykuły w prasie, internecie, lokalnej telewizji. To jest znakomitą naszą promocją. Ale, Szanowni Państwo, może być wykonana bardzo dobra promocja podpisane umowy, porozumienia ale w kraju musimy zapewnić ten ciąg dostaw. Także to, co mówiłem, te tysiące ton musi być ładowane do kontenerów cyklicznie, to muszą być stałe dostawy. Czyli generalnie pracujemy nad rozwojem produkcji, a nie nad jej zwijaniem, pracujemy nad standaryzacją, a tak, nie tworzeniem ja opowiadam e, tworzeniem się za dużych... jeszcze większym rozwojem polskiej hodowli poszczególnych gatunków i raz zwierząt. To hodowla zwierząt te mięsa w żywności są kluczowe w polskim eksporcie i to jest szansa dla polskiego rolnictwa. Tak jak tu wcześniej zostało zauważone, mamy nadwyżki zbóż, ale chcemy odbudować pogłowie świń. I jeżeli zwiększylibyśmy pogłowie świń o 10 czy o 15 milionów tuczników, zapewne nie byłoby problemu zbożowego. Ja rozumiem, że poszczególne rodzaje zbóż, na przykład pszenica konsumpcyjna eksportowana z Polski, ma bardzo wysokie parametry. I to jest też opłacalne dla rolnictwa, ale to ma być dodatkowym suplementem eksportu. Natomiast jeszcze raz chcę powtórzyć. Tą podstawową szansą dla polskiego rolnictwa jest chów zwierząt i eksport polskiego mięsa, które naprawdę jest poszukiwane. W świetle takiej rezolucji, która jest przygotowywana w sumie inicjatywy, no, tworzonej przez młodych ludzi z wielkich miast, którzy o rolnictwie przecież wiedzą wszystko, jest stworzona taka, taka inicjatywa, która ma na celu zakończenie w ogóle w całej Unii Europejskiej, to jest tak zwany koniec epoki ubojni. Sądzi pan minister, że przy tym, jak obecnie kształtowana jest świadomość ludzi młodych w całej Unii Europejskiej, to czy jest szansa, że faktycznie zebrane zostaną podpisy i przełożą się na, w nowym już Parlamencie Europejskim na konkretne decyzje co do ograniczenia, co do możliwości w ogóle pozyskiwania mięsa ze zwierząt? Ja liczę, że po wyborach w maju 2024 roku Parlament Europejski i Komisja Europejska zrewiduje swoje stanowisko w sprawie hodowli zwierząt. Musimy wrócić do wartości konserwatywnych. To mięso w diecie człowieka jest podstawowym pokarmem gwarantującym życie byt człowieka, i wszelkie działania, które ingerują właśnie w tej kwestii, mogą być szkodliwe i dla człowieka, i dla całej Unii Europejskiej. I tu jeszcze raz chcę powiedzieć: Polska wstępowała do Unii Europejskiej, kiedy kierowano się konserwatywnym podejściem, przynajmniej do tych spraw związanych z hodowlą zwierząt i uprawą roślin. I musimy podejmować takie działania, aby i Unia Europejska, ale również Polska podejmowała działania, by zabezpieczyć bezpieczeństwo żywnościowe dla Polski i Polaków i eksport. W przeciwnym razie staniemy się importerem żywności, i w przypadku ograniczeń produkcji roślinnej, i zwierzęcej na poziomie Unii Europejskiej, mogą wystąpić braki w żywności, i dopiero będziemy spotkamy się z bardzo wielkim problemem. Być mogą to być tragedie dla tych państw, narodów, które będą szły w innym kierunku niż rozwój hodowli. Roślin i zwierząt. Wspomniał pan minister o takiej perspektywie ogólnoeuropejskiej, więc ostatnie pytanie o perspektywę polską. Przed nami też wybory parlamentarne. Jak co wybory mówimy, że szalenie istotne, ale myślę, że te faktycznie zmienią, mogą zmienić bardzo dużo. Więc wszyscy chyba jesteśmy ciekawi, jak to ostatecznie się poukłada. Pytanie pani Ministrze o to, czy uważa Pan, że jeżeli Zjednoczona Prawica będzie tym środowiskiem, które bardzo prorolniczo będzie podchodziła do, do tematu i prorozwojowo, jeżeli chodzi właśnie o produkcję zwierzęcą, to, to właśnie jest ten czynnik, którym można wygrać wybory? Znaczy, ja bezpośrednio nie chcę wchodzić w wybory, ale racją stanu, polską racją stanu jest wsparcie polskiego rolnictwa, wsparcie polskiej wsi. Dzisiaj widzimy, w dobie globalizacji, to rolnictwo jest najsilniejszą polską branżą i ci ludzie mieszkający na wsi, zajmujący się rolnictwem, są głównym naszym beneficjentem i w programach rolnych należy pomagać polskiej wsi. Polskiej hodowli, budowie polskiego przemysłu przetwórczego mięsnego, ale mam na myśli tutaj też i mleczarstwo, cała sfera produkcji owocowo-warzywnej. To wszystko komplementarnie musi się uzupełniać. I jest to nasza racja stanu. W tym kierunku powinny być kierowane do polskich wsi, do producentów polskich programy, jak również środki krajowe, jak również unijne dzisiaj musimy wykorzystać szansę to jest dobry czas bardzo dobry czas wsparcia rolnictwa jeszcze większego wsparcia ja rozumiem że w wyniku agresji Rosji na Ukrainę wystąpiły trudne nawet kryzysowe sytuacje z dziesięciokrotnym wzrostem cen gazu i innych wodorów ale sytuacja stabilizuje się i musimy wykorzystać tą szansę jeszcze bardziej wesprzeć polskie rolnictwo polsko-hodowlę, przemysł przetwórczy, tak abyśmy stali się kluczowym producentem w Europie, eksporterem naszej polskiej zdrowej żywności, która jest poszukiwana na innych kontynentach. A nade wszystko jeszcze raz, panie redaktorze, szanowni państwo, musimy powiedzieć, obowiązkiem państwa polskiego jest zabezpieczenie bezpieczeństwa żywnościowego, ilościowego, jakościowego dla Polaków i na eksport, jako naszego głównego surowca eksportowego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, co by nie mówić, to w najbliższych latach może okazać się, że to właśnie żywność, to właśnie produkcja przede wszystkim zwierzęca, produkcja wysokiej jakości i wysokostrawnego, wysokoprzyswojalnego białka może stać się bronią. Żywność jest towarem strategicznym. I o tym powinniśmy pamiętać. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był Pan Lech Kołakowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękuję Bardzo dziękuję. Panie, dziękuję Państwu.